jestem jedynym gwarantem, że ta polityka będzie kontynuowana i rozwijana. Wasz wspaniały krajan, jeden z największych Polaków, powiedział: nie masz obowiązków większych nad obowiązek wobec ojczyzny. I to jest motto działania Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze obowiązki są wobec ojczyzny, tej wielkiej ojczyzny Polski i naszych małych ojczyzn, jak Toruń i województwo. I szanowni państwo, dlatego właśnie pan Zbigniew Rosielewski, nasz kandydat tutaj na prezydenta Torunia, który walczy z kandydatem Platformy Obywatelskiej, który ma po prostu jakieś zupełnie niewłaściwe podejście do prawdziwych problemów Torunia. Pan Zbigniew powiedział mi, co jest najbardziej potrzebne i jak państwo polskie może pomóc Toruniowi. I w paru punktach powiem o tym. Po pierwsze, potrzebujecie więcej terenów na inwestycje. Zgadza się? I my we współpracy z okolicznymi gminami wiemy, jak do tego doprowadzić. We współpracy z instytucjami państwa polskiego. Bo Polska jest jedna, nie dzielimy ich. Oni chcą zlikwidować urzędy wojewódzkie. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. To włożyli do swojego programu. Na pewno to czytaliście. Dla nas Polska jest jedna i nie poddajemy się w programie naprawy Rzeczpospolitej. Toruń to perła. Perła architektury, perła kultury, perła polskiej tradycji, perła polskiej historii. Kiedyś Toruń był jednym z największych, najbogatszych ziem, północnych ziem Rzeczypospolitej. Musimy przywrócić świetność Torunia. Do tego potrzebna jest rewitalizacja. I o tej rewitalizacji z Przemkiem Przybylskim, naszym kandydatem do sejmiku, i ze Zbyszkiem Rasielewskim rozmawiamy, jak państwo polskie może wesprzeć Toruń w wielkim programie rewitalizacji. Dobry program dla Torunia? To nasi kandydaci. Do tego, szanowni państwo, kluczowe jest odzyskanie sejmiku, tak żeby sejmik województwa kujawsko-pomorskiego współpracował blisko z państwem polskim, bo tylko wtedy wykorzystamy potencjał Torunia, potencjał ziemi kujawsko-pomorskiej. Mamy też wielki program społeczny. Widzę tam naszych zwolenników, którzy jeżdżą tutaj za nami, którzy mówią o konstytucji. To ja przypomnę, że w konstytucji jest taki artykuł 20. Mówi o społecznej gospodarce rynkowej. Oni zapomnieli o konstytucji. Zapomnieli o preambule w konstytucji, która mówi o tym, że właśnie dobro naszego narodu, naszej ojczyzny jest najwyższym, najważniejszym naszym drogowskazem. I nasi kandydaci, pan Zbyszek, pan Przemek, mają swój program, program społeczny, program senioralny. To my budujemy teraz w całej Polsce domy dla seniorów. Nasz wielki program Dostępność Plus to jest program dla osób niepełnosprawnych. Powiększyliśmy o 30 do 50% również wypłaty dla osób z niepełnosprawnościami. To jest polityka społeczna w praktyce, a nie tylko opowiadanie. W polityce, szanowni państwo, konieczna jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję za takie ciepłe przywitanie w Toruniu. Szanowni państwo, kluczowa jest wiarygodność. Ci, którzy mówili, nie ma i nie będzie pieniędzy na programy społeczne, ich minister finansów, ich liderzy mówili, że będzie druga Grecja. Tymczasem mamy największy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej.
powrotu Schetyny i ministra nie ma pieniędzy i nie będzie rosnąć. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość musi być naszym wyborem. Prawo i Sprawiedliwość jest najlepszym wyborem dla Polski. Uczelni wyższych, więc muszę za chwilę tam jechać, ale muszę jeszcze coś na koniec powiedzieć. Tu z tego miasta pochodzi jeden z moich ulubionych zespołów rockowych, bo ja pamiętam bardzo dobrze zespół Republika. Pamiętacie ten refren Republika Marzeń? To my, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń. O to, żeby była to Rzeczpospolita, dumna jak polska husaria, szczęśliwa jak uśmiech dziecka. I zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Pierniki dostały.
przepraszam, sfilmowałby pan mi na chwilkę, ja powiem tylko co tu było. Mogę pana prosić? Przytrzyma pan? Proszę bardzo. Tak, żeby było to spotkanie z panem premierem Morawieckim w Toruniu. Dzisiaj mamy 30 września 2018 roku. Dla mojego kanału na YouTubie powiem tak, było gorąco, było ostro, było ogromnych zwolenników. Mogę obrócić? Można. Ale również byli przeciwnicy, którzy też tutaj wyrażali swoje niezadowolenie z tej wizyty. Bardzo dziękuję. Kocham Toruń. W Toruniu kończyłem studia i bardzo się cieszę, że tutaj jest jądro w tej chwili zdarzeń, które się rozgrywają. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za... A my w Częstochowie kończyliśmy studia. Dzięki. Idę teraz w kierunku najstarszego kościoła w Toruniu. Już chyba kolumny będą odjeżdżać. Spotkanie się zakończyło, ale ulica wraca do normalnego rytmu niedzielnego, świątecznego. Jest bardzo, bardzo wiele ludzi. Chyba jeszcze widzę, że jednak jeszcze toczą się spotkania, gdzie oddział policji. Już policja odchodzi. Życie zaczyna wracać do normy, do normalności dnia świątecznego. Tak, ekipy. Sądzę, że już pan premier odjechał. Bo powoli wszystko. Wiesz co, nazwiska to już nie pamiętam. Nie ma tragedii.